praca od rana w ry. Niektórzy się obcyndalają w robocie, a inni tutaj naprawdę pracują przy komputerze. Odpoczywają w pracy. Podłoga jest już zrobiona pięknie, dywanik. Między siedzeniami. Co będzie? I tu będzie stolik. Już. Za chwilę będzie przykręcony, więc 11,5. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie mamy tutaj prawdziwych troszkę poduszek. Do góry. Mamy zastępczy, ale... Te górne trzeba przełożyć, żeby były do góry. Ale jak to jest? To jest w tą stronę, Tomek. To my chcemy od dołu to przyczepić. Na jakiej wysokości wiemy? Tak, są włożone na razie. Aha, czekaj, zaraz spadną. Okej. Okay. Ja trzymam, a ty się baw. Bo mnie krew zaraz zaleje. I co teraz? No i złota zastawa. Złota zastawa idzie. Ops, no. Patrzycie, bo ja nic nie chcę. Weszło? No. Wygina tą pierwszą. Zresztą trochę niżej to od razu się... Za duże to wycięcie zrobiliśmy. Tak? To włożymy tam jakąś tekturkę. To jedno, jakbyśmy dociągnęli do końca, zrobili taki braket, jednak przykręcając na sam dół też. No bo teraz ta się przestała odginać, ale ta druga się odgina. No jest, moim zdaniem jest zdecydowanie lepiej. Ale tu mieliśmy taki kawałek, który doskonale wzmacnia tą konstrukcję i to, co się uginało, przestało się uginać. Więc teraz cały ten stolik jest sztywniusieńki. Bardziej sztywny nie będzie, chociaż oczywiście to zruchomy stolik, więc trzeba też o tym pamiętać, że ruchomy stolik to nie jest stół dębowy na 12 osób. Chciałem wam pokazać stolik, jak wygląda. No to jest oczywiście ciągle projekt w trakcie realizacji. Ale jak widzicie, już jest. Tu będą wyżej poduszki. Natomiast sam stolik wygląda tak. On ma. Tak wygląda stolik. Tu sobie będzie mogła jedna osoba siedzieć, tam druga. Możemy jeść śniadanko razem. Tu będzie oczywiście łóżko. Jak człowiek sam pracuje, to może sobie ten stolik ustawić w takiej pozycji. Czekajcie, nawet będzie lepiej w takiej. O, można sobie samemu tutaj pracować przy tym. Solidny, porządny stół, no jest taki solidny jak dębowy stół z 8 nogami na 24 osoby u księcia pana w pałacu, ale jak na kamperowe warunki, to jeszcze można dociągnąć pod spodem. Ma 3 przeguby, 3 regulacje i to likwiduje luzy, więc tak to wygląda. Myślę, że fantastyczna sprawa. Tu jest cały ten mechanizm. Wiecie, żeby to kręcić, no to lepiej troszkę to poluzować.
tutaj ma regulację wysokości. Można stolik podnieść wyżej albo niżej. W zależności od tego, co komu pasuje. A tutaj można tym stolikiem jeździć w każdą stronę. A gdy będziemy chcieli rozsunąć łóżko, no to wtedy prosta sprawa, wtedy wysuwa się go całego. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Najpierw odpinamy blat. Po zdjęciu blatu luzujemy nogę, wysuwamy nogę i rozsuwamy łóżko. Kolejny element łamigłówki wykonany. Tylko tu co no, tu jest? Tu, no to jest warsztat. No warsztat, no ale się to robi, ale szufladki, proszę, jakie mamy piękne. Ta jest największa. Dociąga się, no i trzeba troszkę, żeby zamek złapał. Fajne? Także segment kuchenny zaczyna. No, ale co byście robili na tym parę dni? To tu musicie skończyć. No. Widzisz, w jakim stanie łóżko jest. Także łóżko jest w perfekcyjnym stanie, prawie. No. Ale to super. To fajnie super. Te szuflady no, wyszły. Bardzo ładnie. Jak cały kamperek taki będzie, to aż będę się zdumiewał codziennie po przebudzeniu. Wow! No. Podobno łóżko jest już skończone. Tada! Tak jest złożone. Tak się rozkłada. Super. Chodź, Reksiu, chodź. Idziemy z drugiej strony. W wanie chodzi o to, żeby jak najmniejsza waga była. No i też trzeba jakoś to wszystko zorganizować. To jest nasza drabinka. I wymyśliłem, że drabinka może służyć, zamiast robić ściankę przed elektroniką, to drabinka może służyć jako ścianka. Ona jest z tej strony na rzepach, po prostu
tutaj jest na rzepak przyczepiony, a tam jest wsunięta między takie widełki. I to jest wszystko. Można wyjąć drabinkę, wsadzając ją z powrotem. Wsuwamy ją z tyłu. Nie widzicie to? Z tyłu mamy widełki zrobione. Wsuwamy ją w te widełki. A z tej strony są dwie nóżki, rzepy. Przykładamy i drabina zabezpiecza elektronikę. Jak tu będą jakieś bagaże, jakieś walizki, to na zakręcie, jak waliza walnie w to, to zabezpieczy nam elektronikę. A równocześnie mamy od razu dostęp do bezpieczników. Wszystko jest na wierzchu, możemy growata odczytać, więc nie trzeba tutaj ścianki z drzwiami robić dodatkowej. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zobaczymy w praktyce, jak się sprawdzi, ale myślę, że jest dobre. Oczywiście można by tu też jakimś wężem gumowym przyczepić to dodatkowo, żeby się trzymało. Na przykład można by tutaj haczyk, tutaj wąż gumowy i to będzie dodatkowo trzymało, żeby drabina w drugą stronę nie poleciała, jeżeli ktoś by takie coś chciał. Ale to nawet nie jest chyba konieczne, bo to głównie chodzi o tą stronę, żeby w tą stronę zabezpieczył. Czas, żeby się zabrać za uszycie poduszek na siedzenia, te, które będą w wannie koło stolika. Materiał będzie taki. I właśnie skończyłam kroić te poduszki. Będę teraz je zszywać. Tu obliczenia zrobione. Mam nadzieję, że dobrze, żeby mi się wszystko zgadzało. I poduszki będą, dwie poduszki na siedzenia i dwie poduszki na oparcie. Więc zamki do poduszek są wszyte, czyli mamy cztery zamki. No i teraz zaczniemy składać poduszki i zszywać. Jedna poduszka prawie gotowa, zeszyte wszystkie części, tylko trzeba jeszcze wszyć tutaj z przodu tą część z zamkiem. I pierwsza poduszka uszyta. Zaraz włożę gąbkę i zobaczymy, czy wszystko będzie pasować. Pierwsza poduszka skończona. Tak wygląda. Tutaj jest zamek, więc można zdjąć do prania. No i teraz jeszcze trzy do zrobienia. Wszystkie poduszki skończone, uszyte, zapakowane. Wszystkie mają zamki, żeby można było zdjąć i wyprać. I teraz tylko idziemy zobaczyć, czy to będzie pasowało w wannie na naszych siedzeniach. Poduszki w kamperku. Na siedzeniach, także myślę, że się będzie wygodnie siedziało. Jeszcze spróbuję, bo one też będą służyły jako poduszki, jeśli się łóżko rozłoży. No do spania, jak się łóżko rozłoży, to tak będzie wyglądało. Poduszki tutaj, te z siedzeń, akurat pasują na rozłożenie tego łóżka i można spać. Już prawie gotowi do jazdy. Tyle się udało zrobić, więcej nie będzie, więc najpierw z zewnątrz wam pokażę. U góry z jednej strony mamy lampę, z drugiej mamy kamerkę. Hak do ciągnięcia przyczepy zainstalowany. Grafika na samochodzie jest. Tu u góry też jest kamera i jedna lampa, dwie lampy. Z tej strony są dwie lampy zamocowane. Z przodu mamy też dwie lampy i kamerkę. I z czwartej strony, liczyć do czterech nie umiem. Z czwartej strony wygląda to tak, że mamy tutaj też jedną lampę, kamerę, antenę do wzmacniacza sygnału telefonicznego, a tutaj jest uchwyt do anteny satelitarnej Starlinka.
Także z zewnątrz tak to wygląda. No i oczywiście panele słoneczne na dachu. Mamy tutaj dwa panele po 200 W i jeden 140, czyli razem 540 W. No dziś jest pochmurnie, więc nie są one zbyt skuteczne. Oprócz tego MaxFan, czyli wentylacja dachowa i klimatyzator z pompą ciepła, funkcja ogrzewania tutaj też jest. W środku co się nam udało zrobić? No, aha, z zewnątrz jeszcze oczywiście koła zmienione, opony, mamy pneumatyczne zawieszenie z tyłu, mamy wzmocnione zawieszenie z przodu, a w środku zrobiony segment kuchenny, prawie że zrobiony. No więcej nie zdążymy. Jak widzicie, tu jeszcze nie jest dokończone, no ale w środku co jest, co ma być w środku, to już jest. Pokażę to jeszcze z drugiej strony, no ale tu już widać, że jest terma, tak to się po polsku mówi, boiler do podgrzewania wody, zbiornik na wodę 7 galonów, czyli on ma 25,5 litra, coś takiego, 26,5 litra. Żeby wodę wymienić, no można oczywiście nalać tutaj wodę, odkręcić. Można to zdjąć, to odkręcić i można tutaj wodę wlać. Albo można wymienić ten baniak na nowy, pełny. Zaraz Wam pokażę, gdzie będą nowe, pełne baniaki. Żeby go wymienić, musimy zdjąć tą poprzeczkę i zdjąć tą poprzeczkę. I wtedy mamy, po prostu wysuwa się go z samochodu. Z tyłu jest aluminiowa, na stałe przykręcona. A te są zrobione w tym celu, żeby nam to nie latało po samochodzie w czasie jazdy. Oczywiście najlepiej to robić dwoma rękami, więc jak ja w jednej ręce trzymam kamerkę, to nie jest to takie proste, natomiast w rzeczywistości skomplikowane to nie jest w ogóle. Wszystko jest zmierzone, wycięte, wskakuje klik, klik i nie ruszy się w czasie jazdy. Szafka na magnes. Z tyłu, jak otworzymy tylne drzwi, to mamy kolejne trzy bańki z wodą, czyli razem tej wody mamy 110 litrów. I mamy 5 kanistrów 20-litrowych z benzyną, czyli mamy 100 litrów benzyny dodatkowo, bo po prostu nie jestem pewien, jak na tej Alasce będzie z dostępem do stacji benzynowej. Samochód nasz ma 31 galonów zbiornik paliwa fabrycznie, to jest jakieś 31 galonów, chyba 115 litrów około. No ale to może być mało, jeżeli nie będziemy mieli stacji benzynowej. Z drugiej strony mamy całą naszą elektronikę osłoniętą, jak już mówiłem wcześniej, tą drabiną, która jest niezbędna w czasie podróży. Więc jak tutaj mamy bagaże, cała ta przestrzeń w środku jest po prostu na układanie bagaży, walizek, ubrań, można rower składany tu wsadzić, to chronić to będzie elektronikę przed uderzeniem, przed zniszczeniem. Tu mamy bezpieczniki instalacji 12-woltowej, tu mamy bezpieczniki instalacji 120-woltowej na prąd zmienny. Tutaj mamy dodatkowe gniazdko, tu mamy gniazdko 12-woltowe. A tam mamy akumulatory 16 kWh prądu. Natomiast we wnętrzu, jak jest, pokażę Wam z drugiej strony. Czekam jeszcze na prześcieradło, tu jest tylko materac na razie położony, ale prześcieradełko niedługo przyjdzie. Chodźmy zobaczyć w środku. Segment kuchenny już widzieliśmy. Wygląda on z drugiej strony tak. Troszkę sobie doświetlić. Szuflady już są zrobione.
tutaj jest właśnie boiler, gdzie możemy sobie regulować temperaturę wody. Mamy ciepłą wodę, tu jest jeszcze jedna szuflada, a tutaj jest dostęp do tego zbiornika wody z drugiej strony. Ewentualnie tu jeszcze można jakieś drobiazgi pochować. Tu jeszcze nie jest wykończone, oczywiście tutaj będzie półeczka, to będzie pomalowane też na popielaty kolor, więc tego nie zdążyliśmy zrobić. Tutaj jest cały system bezpieczeństwa. Mamy tutaj safe, żeby w razie czego przechowywać na przykład choćby paszport. Jadę do Kanady, żeby go nie zgubić, to safe jest na tyle duży, że wychodząc w góry mogę tu co cenniejsze rzeczy schować, jak nie będę brał wszystkich kamer, czy nawet laptop się zmieści w tym safe'ie. Jest on przykręcony do ściany samochodu w taki sposób, że da się go odkręcić tylko ze środka, więc po prostu jak się go nie otworzy, to się go nie wyniesie. I obsługa kamerek. Te cztery kamery, o których mówiłem. Tutaj mamy monitor i możemy sobie oglądać obraz tych kamer albo po kolei, albo wszystkie cztery naraz. Więc jak w nocy będzie jakiś hałas na zewnątrz, to nie wychodząc z samochodu możemy sobie zobaczyć na monitorze, jak to wygląda. No, oczywiście ściany też jeszcze nie są wykończone, ale to zrobimy później. Stolik, żeby siąść, można go odsunąć. Jak sobie tutaj siądziemy, to można go sobie przesunąć. Pojeździ na takiej nodze. No i można go też zdjąć. A poluzujemy. Stolik mocujemy gdzieś do ściany. Całą tą nogę możemy zdjąć. I wtedy, gdyby to łóżko było za małe, ono nie jest takie małe wcale, ale jeżeli ktoś by chciał naprawdę wygodnie się wyspać, to wystarczy poduszki z tych siedzeń zdjąć i całe łóżko rozsunąć. Po rozsunięciu poduszeczki układamy z powrotem. Tylko tym razem nam służą jako materac do spania. I mamy piękne, wielkie łoże. O, jakie to łoże jest wielkie? Zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, bo tutaj wlezę. Ja mam 1,74 m wzrostu, więc no, mogę spać z rękami nad głową, nawet w tą stronę. Także jak będę sam jeździł, to nie muszę tego łóżka rozkładać. Jak będziemy jeździli we dwójkę z Grażynką, to wygodniej nam będzie wzdłuż. Więc ono ma mniej więcej 1,90 m na szerokość, a tutaj no łóżko jak łóżko. Rzadko kto w domu ma takie łoże jak to. To jest naprawdę, naprawdę duże i wygodne. I można się wyspać. Klimatyzację włączyć. Albo można sobie włączyć wiatraczek, jeżeli klimatyzacja nie będzie potrzebna. I można sobie uchylić okienko. I spać w bardzo komfortowych warunkach. Tutaj będzie miejsce dla Reksia, bo okazuje się, że Reksiu jedzie ze mną do tej Kanady. Złożę to łóżko i zamontuję stolik. Poducha. Widzicie, tutaj są listewki, które są połączone taśmą, więc ta taśma ustawia je w odpowiedniej odległości.
ale wystarczy je złożyć. Poduchy włożyć z powrotem i mamy ponownie mniejsze łóżko, które też, tak jak mówiłem, wcale takie małe nie jest. Czekajcie, bo z jednej strony dałem dwie małe poduchy, z jednej dwie duże. Duża na oparcie, mniejsza na siedzenie. Noga stolika. Stolika została przywrócona poprzednia konfiguracja. Tutaj będzie prysznic w przyszłości. Nawet mamy tu pod spodem już wycięte miejsce na prysznic, no ale w czasie tej podróży prysznic jeszcze nie będzie gotowy, więc będziemy korzystać z truckstopów albo z prysznica zewnętrznego, który wam zaraz pokażę, mam nadzieję. A tutaj mamy jeszcze, no oprócz półeczki, którą już też znacie z poprzednich filmów, mamy tutaj jeszcze zasłonkę, która docelowo też będzie izolowana, znaczy będzie podszyta materiałem izolacyjnym, żeby termicznie też nas chroniła, ale na razie jest tylko zwykły materiał, który ma na celu, no, prywatność, żeby nie układać codziennie, nie przylepiać okien z przodu. Mamy oczywiście też przez firmę, szyjemy maty na miarę z Częstochowy, uszyte maty na przyssawki, takie jak są w tylnych oknach, ale po prostu prościej będzie zasłonić firaneczkę z części od kierowcy i wtedy będziemy mieli sympatycznie, miło. No, zresztą popatrzmy, jak to będzie wyglądało. I po zgaszeniu światła mamy tutaj prywatność, mamy możliwość spania sobie, także nikt nas tutaj nie podgląda. O systemie elektrycznym też już nagrałem filmik. Tutaj mamy 6 ładowarek, które zamieniają prąd 12 na 24 V. Każda daje 15 A 24 V. Czyli mamy 15, 30, 60, 90. 90 A 24 V prądu albo 180 A 15 V. Więc to jest dość potężne zasilanie, no ale tak jak mówiłem, mamy 16 kWh baterii pod spodem, więc potrzebujemy tego prądu dużo. I tak to wygląda na dzisiaj. Ciąg dalszy nastąpi po powrocie z Alaski. No a ja was oczywiście zapraszam na wspólną podróż. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie działało. Zobaczymy, co się rozleci, co trzeba będzie zmienić. I zobaczymy, jak Reksiu sobie radzi w czasie podróży. A teraz wam pokażę jeszcze ten prysznic. Teoretycznie to jest nasz prysznic. To znaczy, to jest, powiedzmy, kabina prysznicowa. To jest basenik, do którego się woda będzie lała. A to jest sam prysznic. Ja chyba muszę najpierw te rzeczy naładować, bo jak nie będą naładowane, to nie będą działały. Nie wiem, w jakim stanie one przyszły. Także do zobaczenia po obiedzie. W międzyczasie ładuję akumulatorki tych pryszniców. Obiad zjedzony, akumulatorki się ładują, a my w międzyczasie sobie napompujemy ten basenik. Gdy używamy basenu jako basenu, to możemy napompować jeszcze drugą część plus podłogę.
mamy budkę postawioną i zabezpieczoną, żeby jej wiatr nie zmuchnął. Mamy w środku basenik, ale tu też możemy no, jakiś kibelek turystyczny wsadzić na przykład i wtedy możemy korzystać z łazienki w prywatności. Ale my dziś będziemy testować prysznicę, więc następny krok, jaki musimy zrobić, to wlać tutaj wodę. No, wlałem tak na oko z 10 litrów. O, ten odpalił od razu, bez protestów. I leje się uczciwie i prosto do basenu. Co więcej, ten ma w komplecie jeszcze przystawkę, którą można sobie przyczepić do samochodu na przykład. Więc można by teoretycznie taki prysznic brać koło auta. Zaraz to też sprawdzimy. Ale jak widzicie, no w ten sposób można ten prysznic brać godzinami. Bo mamy zamknięty obieg wody, więc ta woda nigdy nam się nie skończy. No ona oczywiście zacznie być brudna po jakimś czasie, ale jeżeli chodzi o spłukanie potu swojego, wymycie się ze słonej wody, to myślę, że taki namiocik, taki prysznic to jest bardzo fajny pomysł. Zwłaszcza, że ten namiocik można używać nie tylko jako prysznic, ale też można go użyć jako toj-toja, powiedzmy, czy przebieralnię. Jeśli chodzi o wysokość, no mniej więcej tak na wysokości 1,70 m jest ta główka prysznica, można by go wyżej. Wąż jest wystarczająco długi, tylko trzeba by go wyżej zamocować, na przykład na jakimś drzewie. Można pewnie tam na wysokości blisko 2 metry. Zobaczymy, jak to będzie przy ścianie samochodu. Jak mamy właśnie jakieś ustronne miejsce w lesie, polankę, gdzie nie mamy obserwatorów z boku, to możemy sobie przymocować ten prysznic na przystawce gumowej do boku samochodu, do szyby, czy nawet można przylepić do blachy. I jak włączymy, tu nam się prysznic leje do baseniku, woda. I też mamy opcję, jak mamy nieograniczone ilości wody, bo mamy źródełko niedaleko, to po prostu możemy tą gruszkę wsadzić do baniaka z wodą. Więc jak nie będzie to wstapu, nie będzie możliwości skorzystania z łazienki w drodze, to myślę, że takie rozwiązanie jest bardzo dobre, spełni swoje zadanie, bo ta woda no, leje się uczciwie. Można się spokojnie umyć. Nie jest to, nie kapie po kropelce, to jest całkiem przyzwoity strumień wody. I to tyle. Ostatnie ciekawostki przed wyjazdem. Trochę chaotyczne, przepraszam bardzo za to, no ale chciałem je skończyć. Następne filmiki będą już z naszej podróży. Plany na podróż, jak wyglądają w tej chwili. Ja ruszam, dzisiaj jest niedziela, ja ruszę we wtorek rano. Prawdopodobnie stary z Florydy też ruszą we wtorek rano. Z tym, że oni jadą do Chicago, ja jadę do Montany. Następny weekend będzie oni w okolicach Chicago najprawdopodobniej, a ja prawdopodobnie w okolicach Missoula, Montana. I będziemy się próbowali jakoś znaleźć. Myślę, że po prostu ja wrócę w stronę Chicago. Gdzieś tam w Kanadzie się spotkamy. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. No będę się starał filmiki sklejać. Narzędzia mam, tylko może być problem z wysyłką tych filmów, więc nie wiem, jak to będzie. Narzędzia w sensie takim, że mam tutaj stolik i mogę przy tym stoliku pracować. Łóżko gotowe, jak widzicie, jest. Prześcieradło dotarło. Poduchy mamy. Śpiwór mam, kołderkę mam. Tutaj mam wiatraczki. Tutaj ten wiatraczek w suficie nam hałasuje troszkę, więc go sobie wyłączymy. Bo i tak noc idzie. Szczegóły wszelkie będą na Facebooku.
Gdybym nie dał rady tutaj zamieścić filmu, to na pewno na Facebooku na bieżąco będę informował, gdzie jestem. I na moim kanale facebookowym, i na kanale starym 266 dookoła świata. Tak się nazywa ich kanał, więc ja ich po prostu będę im towarzyszył w ich podróży. Mam nadzieję, że pojedziemy. Nie wiem, jak daleko zajedziemy. Ja mam 4 tygodnie urlopu, więc pojadę 2 tygodnie w tamtą stronę i potem trzeba będzie 2 tygodnie wracać, niezależnie od tego, co reszta ekipy zrobi. Ale następne 4 tygodnie podróżujemy po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i po Alasce, po tej części Stanów Zjednoczonych. Zapraszam Was serdecznie, bo tak jak mówię, będę starał się robić jakieś vlogi jak najczęściej i to by było chyba na tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia w trasie.